Szanowni Państwo, przeglądałem, przygotowując się do tego programu, teksty Boya i troszkę wszedłszy w tę stylistykę, napisałem chyba najbardziej kontrowersyjny wiersz dzisiejszego wieczoru, mój przynajmniej, o pani Leonii. Pani Leonia, przez znajomych zwana Loną, nad miarę była erotycznie pobudzoną. Bo cóż stąd, że być chciała wzorem wiernej żony, gdy pewien ważny organ jej, nienasycony, wciąż wykazywał własną wolę i pragnienia, odległe zgoła od dobrego prowadzenia. A że tę wolę miał silniejszą niżli ona, puszczała tedy się szeroko pani Lona. Wątpię, czy nawet ten, kto w miny sypie proch, wie, jak wybuchowa siła drzemie w takiej pochwie i konia z rzędem, że nikt nie wie, nawet w Sejmie, jak to jest, gdy ów rządny narząd rząd obejmie. Jednak, choć może się to zdawać rzeczą dziwną, jest pani Lonia bohaterką pozytywną, bowiem świadomą będąc swojej przypadłości, postanowiła pochwę w służbę wprząc ludzkości. Podjęła więc wspaniałomyślnie, gardząc zyskiem, społeczną pracę w pewnej firmie towarzyskiej. Od tego czasu stała się powszechnie znana, jej organ bowiem wzbudzał zachwyt w wielu panach, dawała zatem, będąc w zgodzie z samą sobą, szczęście. To wiedząc, że publiczną jest osobą, nawiasem mówiąc, mieć na życie taki sposób, to cecha wielu ważnych też publicznych osób. Wydyli, żyli zatem jak trzej przyjaciele z boiska, Lona, pochwa oraz wielbiciele. Ich liczba oraz wdzięczność rosła, a jej chwała, lecz co ważniejsze, Lona nic się nie starzała. Żaden znak czasu na jej ciele nie zagościł, żadna atrofia, czyli zanik z nieczynności. Jej ciało było wciąż niezmiennie świeże, młode i tak jak duch nosiło dumnie swą urodę, bo w tym młodości pań jest cała filozofia, że kto używa, nie zagraża mu atrofia. Tak więc wciąż młoda i powabna była Lona i pochwa jej przez czas ząb nie nadgryziona, a wielbiciele obu z całej ziemskiej kuli, chcąc uczcić jej, kultowe hasło wnet ukuli i mówią w uroczyste, uderzając tony, na wieki wieków niechaj będzie pochwalony.